Witam na mojej siłowni dzisiaj taki trening ogólnie ja robię sobie trening ale nie będę nagrywał treningu ponieważ mam dla was coś ciekawego w tym miejscu ostatnio jak niektórzy widzieli stała moja ławka ze stojakami której już się pozbyłem ponieważ mam suwnicę smita i tutaj ona też jak od razu jako ławka, jako stojaki do sztangi i nie potrzebuję, nie potrzebowałem już tej starej ławki, więc rozebrałem ją na części. Tutaj jeszcze mam siedzisko, i oparcie, jeszcze nie zdążyłem wynieść, ale to jeszcze się do czegoś przyda. I sporo miałem po prostu elementów, które są mi teraz zbędne. Po prostu niektóre profile, jakieś rurki. I pomyślałem, że nie mam na czym robić dipów. Ogólnie yy, zawsze nie robiłem. Odkąd zacząłem trenować, nie robiłem za dużo dipów, ponieważ może nie widać po mnie, ale jak zaczynałem trening to ważyłem 100 kg. Teraz ważę 95, 95,5 zależy co zjem i czy się wisikam. Ale jak na osobę która trenuje krótko ponieważ ja trenuję dopiero siódmy miesiąc tak naprawdę tak bez żadnych przerw bez niczego bo wiadomo kiedyś trenowałem trochę ale teraz zacząłem już tak mam po prostu możliwości już w domu kiedyś nie było nie miałem siłowni w domu i nie trenowałem tak często bo nie miałem jak teraz od 7 miesięcy ćwiczę, ćwiczę regularnie i nigdy nie robiłem dipów bo po prostu było mi ciężko strasznie bolały mnie Ramiona nie dawałem rady po prostu i poddawałem się. Deepy nie, nie były moją mocną stroną, ale stwierdziłem, że mogę sobie zrobić takie urządzenie. Podejrzewałem na internecie coś takiego, bardzo podobne było na internecie do sprzedaży, kilka kilkaset złotych. Nawet ja pamiętam ile się, że moment aż nie interesowała mnie tego cena, ale bardziej chodziło mi mniej więcej, jak to wygląda, jak to można zrobić i żeby zakładać sobie po prostu ciężar lżejszy niż ja sam ważę, prawda? Będę sobie mógł zrobić więcej powtórzeń po prostu i nie, tak nie przeciążę ramion i klatki piersiowej. Akurat klatka piersiowa to u mnie nie jest, aż tak bardzo nie odczuwa tego, bardziej ramiona. Ale stwierdziłem, że skoro mogę sobie zrobić, mam z czego uspawać, to sobie wykominuję. Yy, robiłem to 4 godziny tak naprawdę plus tam może godzina malowania w wolnym czasie tu, po pracy. Zrobione jest dosłownie wszystko z elementów z czegoś już. To nie tylko ten profil dołu jest dołożony nowy. A tak to praktycznie każdy ten profil, każdy element to już jest używany, był wcześniej do jakiegoś innego materiału jakieś inne z ławki na przykład, czy z jakiegoś stojaka. I tak, chcę Wam zademonstrować jak to działa, wiadomo, jak robimy dipy, to podnosimy się do góry, tutaj jest troszeczkę inaczej, bo to jest element ruchomy, trzeba się zaprzeć, pozycja do dipów i wyciskamy. Doma, tu mam teraz lekki ciężar, żeby Wam zademonstrować, jak to wygląda, nie będę tu na siłę cisnął. Później sobie potrenuję, troszeczkę zobaczę, jak ta maszyna dokładnie działa. Ogólnie, takie dosyć ciekawe urządzenie nie jest chyba za często spotykane na siłowniach. Pewnie na jakichś takich bardziej większych, które mają typowo maszyny. Ja sobie na tym trochę potrenuję, zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. Mogłoby być bardziej stabilniejsze, ale w sumie. Jeszcze nie przeszkadza mi to za bardzo. Będę dokładał ciężary i zobaczymy, jak to wyjdzie. To co, co myślicie o takim urządzeniu? Czy jest sens w ogóle takiego kupować do siłowni, to pewnie nie ma sensu. Bo lepiej już zaopatrzyć się w te drążki na ścianie takie wiszące i na tym sobie ćwiczyć jak ktoś ma chęci. Ale tak jak w moim przypadku jak zajęło mi to 4 godzinki materiału nie kupowałem żadnego, zrobiłem to z tego co miałem tak naprawdę nie włożyłem ani złotówki jak myślicie? czy to się sprawdzi? czy to jest sens takie coś mieć na siłowni? na pewno jakiś czas to u mnie postoi, zobaczymy troszeczkę na tym potrenuję i zobaczę jak będą efekty, może trochę masy dojdzie, jakiś w, do, w odpowiednie miejsca dobra bo ja sobie będę trenował dalej nie będę was zanudzał na, na razie, bo to jest jeszcze etap dopiero testowy i będę wiedział co i jak to by było na tyle jak ktoś ma ochotę, niech zostawi lajka, może ktoś zasubskrybuje Każda subskrypcja się przyda. Lajkujcie, i na razie. Pa.